Hej, hej, dzień dobry detektywi. Witam w kolejnym odcinku z gry Return of the Obra Dinn i dalej chronologicznie przeżywamy te wszystkie wydarzenia, które działy się na statku, żeby zidentyfikować w zasadzie ostatnie osoby, które nam zostały. Znamy jakby tożsamość niektórych, więc bardzo możliwe, że wracając do niektórych wspomnień będziemy wiedzieć, kto zabił kogo, kto stał za jaką zbrodnią. Też przy okazji osoby, które znikały w danych rozdziałach, bardzo możliwe, że po prostu w trakcie tego całego zamieszania z tymi potworami, możliwe, że gdzieś wylatywały poza burtę i w jakiś sposób tonęły czy coś takiego, więc na to też trzeba mieć uwagę. I teraz tak, jesteśmy przy rozdziale 7, część 3, więc znajdźmy tutaj kogoś. To jest chyba rozdział 7, część 3. Tak. Zguba. No. I teraz tak. Ty wydawałeś rozkazy, podejrzewam, tak z lewej słychać było. I faktycznie zgadza się, słuchajcie. To jest strzelec, Christian Wolf. To jest z kolei George Shirley, marynarz. Okej. Okay. Czy my coś tutaj jeszcze wiemy? Tutaj macki wlatują, no a tego oczywiście zmiażdżyło, ale my mamy informację o tym, że go zmiażdżyło, jest on już potwierdzony, jego los jest już potwierdzony. Ja się jeszcze bym bardzo chętnie rozejrzał po tej miejscówce, czy można by było coś z tego jeszcze więcej wyciągnąć, ale wydaje mi się, że raczej nie. Tutaj z kolei strzelają, tego znamy, ten jest potwierdzony. I właśnie, Maba. Kurde, coś jest nie tak z tym Mabą, bo on już któryś raz nie został odpowiednio zaznaczony. Został rozszarpany przez straszliwą bestię. Trzeba będzie dojść wreszcie do niego, to zobaczymy, czy będzie tak faktycznie. Leonid Volkov został zestrzelony z broni palnej, sprawcą był nieznany napastnik. Ale to w takim razie będziemy jeszcze mieli z nim związane wspomnienie i zobaczymy, kto tak naprawdę do niego strzelał. Dobra, czyli w tym wspomnieniu wydaje mi się, że raczej nic więcej nie wyciągniemy. Jest tutaj bardzo niewielka przestrzeń. Nikogo zidentyfikować jakoś tako nie możemy. I teraz jeszcze tutaj. Czwóreczka. Dalsza część, czyli dalsze macki Krakena. No właśnie. No i właśnie. I tutaj akurat mamy dwa zgony. Dwa zgony dobrze oznaczone. Świadkami byli. No właśnie, ty i Henry Brennan. O, proszę bardzo. George Shirley. Aha. A w sumie czterech świadków tutaj było obecnych. I teraz tak. Z racji tego, że ty byłeś świadkiem, Christian Wolf. Christian Wolf i kto? I George Shirley. No to można było z tych czterech świadków to Aha, czyli George Shirley i Christian Wolf zostali zabici, występują w tym. Ale jest jeszcze Henry Brennan. Jest tutaj Leonid Volkov. Maba. Oraz Lewis Walker. Jest czterech świadków, więc zobaczmy. Faktycznie tak jest. Raz, dwa, trzy i cztery. Jest faktycznie ich czterech. Tutaj nic więcej nie wyciągniemy. No i tutaj chyba następne części będą związane z tym, że działa się obluzowały i niektórych z nich zmiażdżyło. Tylko teraz trzeba znaleźć właśnie kolejną część, kolejne ciało, część piąta i zaraz przed nami to jest tu 3, 4, 5, tak. Zguba, część piąta. Sir, Luke,
No i właśnie, to jest ten, który tutaj zginął, przemieszczone działo. To akurat mamy załatwione. Łajba się przechyla. Martin Pierrot. Ale co jest ciekawe, słuchajcie. Tego Martina Pierrota. Zobaczcie, Martin Pierrot jest jedynym, wydaje mi się, że jednym z nielicznych, który nie ma możliwości zaznaczenia, kto był sprawcą jego śmierci. Bo jakiegokolwiek innego gościa tutaj zaznaczymy, to ma możliwość ustawienia, kto, jak zginął i kto był sprawcą. A ten skubaniec, zobaczcie, cyk, i tylko tyle. Kim jest? A nie ma, w jaki sposób zginął. To mnie zastanawia. Dobra, jest Martin Pierrot, jest Leonid Volkov. Tutaj chyba mamy wszystkich, nie? Ten jest ok, potwierdzony. Leonida Volkova, wydaje mi się, że później jeszcze do niego dojdziemy, do jego śmierci, więc będziemy wiedzieć kto. Sprawcą był nieznany napastnik. To też chyba wydaje mi się, że do niego dojdziemy. Ale ktoś tu jeszcze jest na tym. Świadkowie. Raz, dwa. Trzy, cztery. Volkov. A na górze coś tu się dzieje? A, nie przejdę na górę. No dobra. Czyli tak naprawdę mamy ich zidentyfikowanych. Jeszcze tylko zidentyfikujemy, w jaki sposób zginęli. No, oprócz tego oficera, bo to jest dosyć dziwne, że niestety on... nie ma tutaj tej możliwości ustawienia. Dobra, i teraz tak, i idziemy na górny pokład. Peter Milroy, który wybuchł na górze. Czyli łajba się przechyliła. Łajba się przechyliła. I to jest to. Ogólnie w zgubie atakuje Kraken, nie? No dobra, co my możemy tutaj dojrzeć? Na pewno to, że on oczywiście zginął wskutek wybuchu. Mamy tutaj mackę Krakena. Ten jest znany nam. Tak, jest znany. Okej. Okay. Czy mamy kogoś na masztach? Raczej już chyba nie. Tu ktoś wypada, zobaczcie! Mamy cię, kolego, to ty zniknąłeś w tym rozdziale, czyli wypadasz poza burtę. Podejrzewam, że w takim razie został utopiony. Przez bestię raczej. No bo wpadł do wody na skutek, no wiadomo, ataku bestii, nie? Więc wydaje mi się, że został utopiony przez straszliwą bestię. No zobaczymy, czy go zaliczy. Czyli tego udało nam się ogarnąć, super. Maba jeszcze żyje. Tu leci kolejna macka. Strzelec, Olus Wiater. I... tamten gość. Czy jeszcze ktoś wypada poza burtę? Chyba nie. Więc tutaj myślę, że wszystko. Już powoli nam się to wszystko ładnie gdzieś tam składa do kupy. No i właśnie, mamy naszego Mabę. Mamy naszego Mabę, który zginął. Tu? Nie? To jest Maba? 7-7. 6-7, tak.
No, Maba zdecydowanie zginął chyba w najgorszy możliwy sposób, czyli został... Został... Zaraz! A czy to nie będzie ta trójka, która uciekała tą szalupą jeszcze niedawno? Ich szalupa została wywrócona i oni wpadli do wody, czyli podejrzewam, że zostali utopieni. Dobra, czyli do nich dojdziemy, okej. Okay. Charles Minor doznał nieznanego losu. Z dzidą na mackę Krakena. Dobra, tu się dużo dzieje. Z dzidą na mackę Krakena, więc można się domyślać, że po prostu... Że po prostu... Zaraz go dojeżdża ten... Kraken. Tu? Kto? Martin Pierrot strzela, dobra. Tutaj mamy... doświadczył nieznanego losu, ale wiemy, kim on jest. Zidentyfikowaliśmy go. Tutaj mamy pomocnika strzelca. A ty? Midshipman. Sprawcą był nieznany napastnik. Dobra. Tutaj mamy też jakiegoś gościa. Tu już mamy trupy. No i tu chyba Volkov, nie? Tak, tu chyba Volkov. Dobra, czyli z rzeczy, które musimy zrobić, to po pierwsze, Maba. To jest na pewno Maba. To już raczej do tego doszliśmy, to jest na 100%. Ale dlaczego nie zaliczam mu, że został rozszarpany przez straszliwą bestię? Co mamy innego? Chory. Eksplodował? Nie. Otruty. Nie porażony. Nie powalony. Nie. Przebity. Rozdarty na strzępy. A my jak... Aha, czyli rozszarpany, a rozdarty na strzępy. Aha, czyli zobaczcie, rozdarty na strzępy, a rozszarpany jest czymś innym. Rozdarty na strzępy. No i teraz tak, nieznany wróg, bestia. No dajmy bestię. Dobra, zmieńmy to, bo to na pewno jest źle w takim razie, jak nam go wcześniej zaliczało. No bo to na bank jest Maba. A, ty jeszcze rzucasz tutaj kogoś. Kto to jesteś? A, Leonid Volkov. Dobra, on rzucił jakąś dzidą w tą mackę. Jakby cokolwiek miała mu zrobić. I teraz tak, wy panowie, których uznałem za... to, że żyją, których uznałem za to, że żyją, wy utonęliście w takim razie. Tylko gdzie wy byliście? Nathan Peters. Kurde, ty. Bo to było tu. Dajcie mi wejść po moim trupie, przeklęty Duńczyku. No właśnie. I teraz tak, Linde zginął. A, czyli Duncan, Diom i Nathan Peters. Czyli tak, nie osiadł, a raczej został utopiony przez bestię. Aha! Dobra, jest git. Los trzech kolejnych został poprawnie ustalony. Dawaj. Okej, okay, czyli wywalił się... Maba wreszcie został zaliczony. Super. I Omid, dobra. Czyli też ten, który poprzednio wypadł za burtę. Świetnie. To w takim razie wróćmy jeszcze raz do morskich żołnierzy. Jeszcze dwóch muszę tutaj ustalić. Czy to była zguba? To była zguba. Dobra, czyli tak, oznaczyliśmy tego utopionego przez bestię. Tutaj też będzie utopiony przez bestię w takim wypadku. Utopiony przez bestię. I jeszcze ten, który uciekał, też był utopiony przez bestię. Utopiony przez bestię. Dobra, czyli mamy dwóch kolejnych, wydaje mi się, że dobrze, jeszcze jeden los i powinna kolejna trójka zostać zaliczona. Świetnie, dobra, czyli tutaj mamy, wydaje mi się, wszystko. Całkiem sporo tutaj udało nam się ogarnąć, bo tak naprawdę los, no powiedzmy, 5 osób, nie?
Okej. I jeszcze została nam ostatnia rzecz. Abigail Hoskat Witterell. I ona jest w kajucie kapitańskiej. To jest kolejna część tego przedsięwzięcia. No i teraz do kogo się zwraca Martin? Do tego prawdopodobnie, nie? Dokładnie. Okej, co możemy stąd wywnioskować? No, tą mamy dobrze wywnioskowaną. Dobra, przyglądać się, przyglądać się. Tu mamy Paula Mossa. A, tu mamy te dwie kolejne kobiety. Te dwie kolejne kobiety. To wygląda jak matka z córką, ale czy one mają takie same imiona? W sumie nie muszą mieć, no bo przecież matka mogła przyjąć nazwisko... Chociaż nie, no, bez przesady, kurde, trochę popłynąłem. Trochę popłynąłem, nie. Dobra, na pewno jest to któraś z tych kobiet. Pasażer, Emily Jackson i panna Jane Beard. Emily Jackson i panna Jane Beard. To tak naprawdę zostały nam dwie kobiety, które nie są w tym azjatyckim stylu, nie? Ale jeśli panna, to znaczy, że młodsza. Ona jest tu jakaś taka mniejsza, chowa się za tą starszą, powiedzmy. Więc ja bym to tak uznał, że ta będzie Emily Jackson, a ta będzie panną Jane Beard. Okej. Dobra. To sobie tak zakładamy. Tu mamy Olusa Wiatera. A ty w ogóle zobaczcie, jaka ta fala nadeszła. O, a ty kto? Doświadczył nieznanego losu? Oj, kolego, chyba nie nieznanego. Ty zostałeś zabrany przez Krakena. Ty zostałeś, kolego, zabrany przez Krakena. W którym wspomnieniu ostatnim znika Wzguba. I to jest ostatnie miejsce, gdzie go tak naprawdę widzimy. Więc jedyne, co możemy teraz wywnioskować, to, że został utopiony przez straszliwą bestię. Że bestia go wciągnęła albo rozszarpała. Dajmy, że utopiony przez bestię. Okej. No bo jeśli tu znika, a został złapany macką, to tylko i wyłącznie jedno można się domyślać, co się stało. Dobra. Tom znamy. Czy jeszcze ktoś? O, właśnie. O to chodzi, słuchajcie. Dużo macek, dużo naszych bohaterów, wokół których te macki się owijają, więc mam wrażenie, że tego też można byłoby uznać jako utopiony. Nie wiem, czy to będzie utopiony, czy rozczarpany przez straszliwą bestię, ale powiedzmy, że utopiony przez bestię. Zarąbiście, super. Pięknie. Okej, okay, Whaley. Okej, okay, Duncan. Czyli dokładnie tych, których ustaliliśmy. Świetnie. Ale, co ciekawe, słuchajcie, jednej osoby, nam nie zaliczyło. Czyli mamy ją źle. A dokładniej tego. To w takim... Bo on był na tej łódce.
On był na tej łódce, która została przewrócona i reszta została utopiona, więc dwóch, którzy tam wylecieli, zostali utopieni i to się zgadza. Czyli powód się zgadza, ale to nie jest w takim razie ten gość, bo nam go nie zalicza jako jeden z trzech. Dobra, czyli trzeba będzie pokombinować w tej kwestii. Trzeba mieć to na uwadze, że tutaj jest coś nie tak. Dobra, kto ty jesteś? Ty jesteś Lewis Walker, mamy ciebie akurat dobrze oznaczonego. Czy kogoś jeszcze widać? Nie. Ty jesteś, kolego, zastępcą Bossmana. I ty jesteś Bossman. Macka wokół jego dłoni. Macka wokół jego dłoni. Ty jesteś Bossman, dobra. Nie będę jeszcze, znaczy można się domyślać, że został on wciągnięty, ale wydaje mi się, że on był jeszcze w kolejnym wspomnieniu. Dobra, 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 next. Next, let's go. Co mamy dalej? Charles Mind, czyli to nie będzie Hammond Yom. Ten rozdział zostanie ok. Układ, ucieczka. I ucieczka jest... Aha, tam. I tam zginął Bossman. Czyli podejrzewam, że przed naszymi oczami jest schowany rozdział, w którym oni się wszyscy układają, że chcą przejąć nad statkiem pewnie jakieś tam dowodzenie. Put me down. Let go. Easy now. You're in a bad way. It's the squid. Where is my Frenchman? The squid's gone. Your mate was torn apart. But that... The beast is dead. How did you kill it? We didn't. It left with the storm. Captain came up from the hold. Said he chased it off. You should rest. Curse like that? Does that it for nothing? Dobra, i tu zginął. I to jest chyba Bossman. Tak, to jest Bossman. I teraz tak, czy on... On nie ma łapy! Czyli tą łapę, czyli ta łapa została wyciągnięta mu, czyli został rozdarty na strzępy przez straszliwą bestię. Tak, można byłoby to uznać. I ogólnie on wspominał, gdzie jest mój Frenchman, czyli Francuzik, czyli Charles Miner. I Charles Miner znika w zgubie, dźgał bestię. Więc można też domyślać się, że został utopiony albo rozdarty na strzępy przez bestię. Podejrzewam, że z racji tego, że nie widać tutaj żadnego ciała, to ja bym zaznaczał, że utopiony. Po prostu został wyciągnięty za burtę, bo nie znaleźliśmy jego ciała. Więc zróbmy tak. Został utopiony przez straszliwą bestię, bo to... Chociaż nie, zaraz! O, nie, 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 przepraszam. Twojego pomocnika rozszarpało. Przepraszam, przepraszam, już. Twojego pomocnika rozszarpało. Więc tu chodzi... Zaraz. Załoga, dajcie mi załogę. Oni przecież mówią wprost, że jego pomocnika rozszarpało, czyli został rozszarpany przez straszliwą bestię. Pytanie, czy rozdarty na strzępy przez bestię? Czy rozszarpany? Oni powiedzieli rozszarpany. No to zostawmy rozszarpany. Chociaż torn apart. Oni mówią chyba po angielsku torn apart. Czyli torn apart to jest raczej rozdarty na strzępy. No nic, będziemy tutaj kombinować, nie? Jak to faktycznie gra, jak to faktycznie gra postrzega. Dobra. Cóż, czy coś więcej tutaj możemy z tego wywnioskować? Pierwszy oficer.
tutaj Tomasz Lanke Midshipman. Okej, okay, i tutaj Robert wychodzi na górę. Dobra, okej. Okay. Czyli to jest coś, udało nam się poskładać do kupy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A gdzie mamy kolejnego przyjemniaczka? Gdzie mamy kolejne zwłoki? Kolego. Kolejne zwłoki. Ha. Gdzie to jest? To jest tutaj? Tak. Tak, to jest dwójka. Ucieczka 2 z 6. Mhm. Last one. Move quick. You'll not take the last push. Oj, 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 oj. Dobra. Let them go. Tu był chyba głos kapitana. Mhm. Ty jesteś Paul. Leonid Volkov go zabił. Leonid Volkov, dobra. I teraz tak. Ty jesteś Emily Jackson. I kiedy wy znikacie? Znika w ucieczka. Znika w ucieczka. Oni jeszcze będą w następnej. Oni jeszcze będą w następnym, więc dobra. Ale można się domyślać, że po pierwsze, Henry Evans, czyli chirurg, dwie kobiety i... A ty kto jesteś? I Davy James, steward czwartego oficera, uciekają szalupą. Więc oni mogą żyć, jeśli tutaj już nie ma Krakena w pobliżu, prawda? Pierwszy oficer. Więc oni mogą żyć. No i ten pałkarz. A i co ważne, słuchajcie, ten gość podsłuchuje, co tu się dzieje. Mhm. Czyli tu się dzieją w ogóle dwie rzeczy naraz. Tam sknują pod pokładem, a tutaj, kurde, niestety atakują. No i tu Leonid Volkov, tak? Pokaż. I teraz dowiemy się, kto go zabił. Bo już znamy tożsamości w wielu... Let them go! Oho! No to wiemy, że zginął przez Emily Jackson. Pasażer. Nice. Okej, okay, kogo nam się udało ustalić? Volkov, czyli wiemy, że to była Emily Jackson, spoko. Charles Miner został rozdarty na strzępy, czyli torn apart, tak jak mówiłem. I Claire Steele został rozdarty na strzępy. Super. Cyk. Ale nam się to ładnie zapełnia, słuchajcie. Ale nam się to ładnie zapełnia. Czyli tak, ten. A ty, kolego, znikasz w ucieczce. Jeszcze raz, pokaż mi. Ty jesteś stewardem czwartego oficera. A ty? Nie. I oni tutaj dobiegają. No dobra,
Dobra, czyli jeszcze można wywnioskować ewentualnie to, że oni po prostu odpłynęli na tej szalupie. O, otwarte drzwi. Aha! I zobaczcie, tutaj go nakryli, że podsłuchuje. Tutaj go nakryli, że podsłuchuje. Więc znowu, dwie rzeczy jednocześnie się dzieją. Podsłuchuje tego buntu, nie? Dobra, i gdzie my teraz mamy następną część, następne zwłoki? Pod spodem. Pod spodem, czyli tutaj. Nie te. Te, bo te są... Te są późniejsze, te są wcześniejsze. Te są świeższe zwłoki. Ucieczka 4 z 6. Szarpanina. I teraz tak, ty kolego, zginąłeś od tego gościa, a ten... Zaraz. Prawda? Ten to jest John Davis, czwarty oficer. Czyli ty zostałeś zastrzelony przez Johna Davisa, czwartego oficera z broni palnej. Okej. Ale to ciekawe, bo oni razem konspirowali tam. A ty zostałeś dźgnięty przez tego, przez Olusa Viatera. Ty zostałeś dźgnięty i chyba w taki sposób... I ty nie zostałeś zabity mieczem, tylko zaciukany w takim razie. Ty zostałeś zaciukany przez Olusa Viatera. Mhm. Raczej tak. I tutaj mamy... Wydaje mi się, że na bank będzie to dobrze. Bo w poprzedniej scenie widzimy, jak on biegnie z tym sztyletem właśnie na tego gościa, nie? Czyli go dźgnął, a tutaj pomiędzy nimi się wywiązała taka akcja. No i ci się zastanawiają, o fuck chodzi, nie? I oni chyba faktycznie odpłynęli, słuchajcie. Oni odpłynęli. O, ten już się za głowę chwyta. O kurde. Co tu się kurde dzieje? No i pięknie. Świetnie. Nice. Nice, 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 nice. Czyli to mamy. Jeszcze tego trzeba będzie ogarnąć. Ale, słuchajcie, to już w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o 16. A dzisiaj zapraszam was do dwóch proponowanych dla was playlist. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.